Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i opiekują się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium. Wnioski można składać elektronicznie do 9 kwietnia. Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych, SPES, w ramach programu pomocy dzieciom wspiera rodziny opiekujące się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium mogą wnioskować rodziny, których dzieci nie ukończyły 25 roku życia. Podstawową formą wsparcia jest świadczenie pieniężne w postaci comiesięcznego stypendium. Przyznawane jest ono na rok, jego wysokość nie jest określona. Jest to sprawa indywidualna już między, prawda, koordynatorami tego przedsięwzięcia a rodziną. Koordynatorzy, którzy powiedzmy dokonają wyboru danej oferty, będą kontaktować się już bezpośrednio z rodziną, ustalać. Przyznane stypendium nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Nie ma tutaj takich ścisłych wytycznych, na co rodzina miałaby te środki zużywać. Mają one służyć polepszeniu funkcjonowania rodziny, zwiększeniu dostępności do różnych form opieki i specjalistycznych zabiegów. Istnieje również możliwość w ramach tego projektu z ubiegania się o zniesienie barier architektonicznych, o zamianę mieszkania. Ale to też, tak jak mówię, byłam w kontakcie ze stowarzyszeniem, wiem, że taką ofertę mają, już w indywidualnych kontaktach należy rozważać. Wnioski o stypendium można składać elektronicznie do 9 kwietnia. Formularz, który należy wypełnić, znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. My ze swojej strony oczywiście też wspierać będziemy tutaj, jeżeli ktoś miałby problem z takim złożeniem wniosku, to służymy ze swojej strony pomocą, również na etapie, powiedzmy, gromadzenia różnych dokumentów, w momencie, kiedy środowisko, rodzina jest nam znana, też z naszej strony jak najbardziej będziemy wydawać rekomendacje.